survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Kasiusz, Don Casio. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kasiusz, jesteśmy dzisiaj na gali FEN, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tej gali, będziemy mówić o twoim przyszłym pojedynku. Dwa tygodnie do pojedynku z Dominikiem Zadorą. Jak samopoczucie, jak forma? Zajebiście, samopoczucie. Chill out ogólnie. Taki mam... Kurwa, trener mnie ostatnio w ogóle się zdziwiłem. Trener już mi wymyślił nawet treningi 8-minutowe. Więc kurwa, już teraz ja mam cały czerwiec, to mam taki, jak to się robi w końcówce, wiesz, takie krótkie treningi, to ja już cały czerwiec zapierdam. Tak się czuję dobrze psychicznie, że no po prostu go rozpierdolę, nie? Znokautuję go tam i wtedy ludzie zobaczą, czemu ja nie chciałem kurwa małych rękawic, bo chłop prawdopodobnie będzie kurwa całe żarcie wpierdalał przez słomkę, nie? Jakiś długi, długi czas. No właśnie, w związku z tym, że zostały zmienione ostatecznie te rękawice, to czy z trenerem Chrobakiem te treningi wyglądały inaczej? Czy musieliście się skupić na innych technikach, innych przygotowaniach niż miały być pierwotnie? Nie, to trener cały czas i tak mnie namawia, żebym kurwa wrócił do picia, bo częściej na sali byłem, a teraz bardzo rzadko jestem. Ale my zawsze taktykę, no trenujemy podobnie, nie? Głównie tarcze teraz, żeby sobie przypomnieć te flow bokserskie, to głównie robimy tarcze w małych po prostu rękawicach, nawet nie w tych, co będziemy walczyć, w tych do MMA, bo to kurwa, wiesz, te kostki się przebijają i jest lipa, więc normalnie w tych piątkówkach robię i tyle, no. Dużo osób uważa, że stracisz swój duży atut przez małe rękawice, a mianowicie twoja garda. Ty za tą podwójną gardą czujesz się bardzo dobrze, bardzo komfortowo i jeżeli wejdą w grę małe rękawice, no to gdzieś ta szczelna garda może być bardziej odkryta. No to zobaczą tak naprawdę, jak mój rywal się niekomfortowo będzie czuł, jak ja będę w małych rękawicach. Dopiero ludzie zobaczą, czemu ja nie chciałem, kurwa, kaleczyć ludzi. Dlatego dawałem im szansę i w tych dużych ich biłem, kurwa. Po prostu upokarzałem, a tutaj no, gościa upokorzę totalnie. Jak on kiedyś Mateusza Murańskiego upokorzył, tak ja go teraz upokorzę. 1 lipca na jego terenie. No właśnie, ty nie masz najlepszych relacji z Dominikiem Zadorą, ale co jest takim największą kością niezgody, jeżeli chodzi o wasz konflikt? Czego najbardziej nie lubisz w swoim przeciwniku? Znaczy my niby się witamy, ale wiesz, to czuję się w powietrzu, że... Ja czuję, że on i tak za mną nie przypada, więc po prostu mam też w niego wyjebane i tyle, nie? Ale kurwa, ja zauważyłem, że ci, co kurwa za dużo tam mefedronu wpierdalają, to za mną nie przypadają. Ja też z takimi ludźmi nigdy bym nie złapał flow, więc pewnie no dlatego no, kością niezgody jest to, że kurwa za dużo wjebał mefedronu i myśli figofago, co to? Ale mówię, ja pamiętam jak początki frików, to tak w ogóle patrzył na mnie spod byka, a teraz jak ma ze mną konfrontację, to taki kurwa milutki, tu widać, że wie, że po prostu czeka go 1 lipca na jego terenie, przed jego publicznością, to taki kurwa mocny wpierdol, no. Po prostu czuję, że no, to tam będzie KO, nie? Dużo szumu medialnego ostatnio zrobił Sonic. Jeśli chodzi o podpisanie się, a w zasadzie nie podpisanie się ostatecznie z organizacją Prime. Dużo niefajnych słów padło z ust Sonika w stronę organizacji. Chciałbym zapytać, jak organizacja się ustosunkuje do tego, co mówi, co pisze Sonik na swoich social mediach. Zależy, co pisze i co mówi, bo nie śledzę takich person w ogóle, więc... No, nie wiem co tam, no słyszałem, wiesz, mamy jakoś tam, ktoś mnie powiadamiał, że się tam chłopakowi ostro odkleiło, Tomek Bezdrąg, prezes, też mnie powiadamiał, że on chciał dużo gotówki przed podpisaniem kontraktu, bo on jest taki zajebisty, taki robi show, że mu się należy przed pieniądze i on wtedy dopiero zawalczy. No to Tomasz Bezdrąg mu powiedział, no to cześć, my takich gwiazdeczek sporo znaliśmy, nie? No ale możliwe, że nie wiem,
bo on tam w Irlandii chyba mieszka, tak? Może pałka mu za dużo tam poopowiadał, może to ten styl, kurwa, irlandzki mu się udzielił, nie? No nie wiem, no nie mogę skomentować, bo jakoś nie jest to człowiek, którym się interesuje i widziałem tam, wiesz, ode mnie z zarządu ludzie też mówili, że coś tam napisał, ale jakoś tak mało mnie ta osoba interesuje, że nawet nie przeczytałem tego, co on pisał. Bo jak się Labora tam wyjebał, nie wiem, swoje żale z dzieciństwa chyba. Czyli jakby na koniec rozumiem, że kontraktu z Sonikiem nie macie, bo chyba nawet widziałem, że ma być ogłoszony jako potencjalny zawodnik w organizacji VIP MMA. Dwa. Jeszcze raz powtórzysz? Że rozumiem, że kontraktu z Sonikiem nie macie, ponieważ wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie podpisany z organizacją VIP MMA, bo takie informacje krążą. No możliwe, no z nami nie ma i nie będzie miał, więc to już jest sprawa wyjaśniona. My nie potrzebujemy kolejnych odklejenców w federacji. Okej, okay, powiedz mi pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o ogłoszenie nowej organizacji Cloud MMA. Zaskoczony byłeś, nie zaskoczony? Nie, no ja przecież zanim ogłosili, powiedziałem, że już jest robiona. W wywiadach było dwóch, więc to wiesz, wszystko lata, no to wiesz, no ja o tym wiedziałem, że tam Hajlik tworzy nowy twór, więc tyle, no. Zamierzacie dobrze współżyć, nawiązywać jakieś dobre relacje z tą organizacją, no bo wiadomo, że z organizacją Fame i Hajlik, no nie do końca było po drodze. No zobaczymy, jak to będzie. No na razie niech się wydarzy pierwsze wydarzenie, wtedy będziemy oceniać, nie? No bo teraz to ciężko gdybać, jak Lexi sama nie wie co, gdzie i jak, tylko tam rzecznik prasowy musi się wypowiadać. Każde pytanie do Lexi, to rzecznik prasowy się wypowiada. No to ciężko ocenić, o co tam w ogóle chodzi. A czy jest jakiś zawodnik z organizacji, już z byłej organizacji Hajlik, którego chciałbyś zobaczyć w organizacji Prime? Jacek Murański. No właśnie, ale poza Jackiem Murańskim, no wiadomo, że on już u was jest. Pewnie tak, ale no, nie wiem, kto tam jest jeszcze. No, Denis jeszcze, nie? Czyli Denisa chciałbyś zobaczyć mimo no wszystko pewnie, w swojej organizacji, mimo tego wszystkiego, co tam między wami było. Zapraszam, pewnie. Do organizacji jest mile widziany. I, nie, no wiadomo, on ma tam swoje, jak miał kontrakt w Hajligu, to z Cloudem będzie pewnie. No i tyle. No i pewnie jest tam kilka ciekawych jeszcze person, ale ciężko mi teraz przypomnieć, bo tak mówię, teraz wracam dopiero do tych social mediów, bo teraz jest czas dla Don Casio, dla przestrzeni, a tak to sobie chillował Cassius. No i dużo, na pewno, nie wiem, czy ty czytasz komentarze pod postami organizacji, ale bardzo dużo fanów chciałoby zobaczyć Artura Binkowskiego w organizacji Prime. Powiedz mi, jak ty byś zapatrywał się na naszego orła białego w waszej organizacji? Nie wiem, no Artur chyba z tego, co wiem, to nie chce na razie walczyć. No i ciężko ocenić, po prostu, nie? No fajna persona, ale wydaje mi się, że powinien sobie tam prywatne życie trochę ułożyć i wtedy, bo teraz to tak, no ja nie jestem do tego przekonany do końca, nie? Tak po prostu z sympatii widzę, że raz w miarę, tak jak kilka wywiadów tam z dwa albo jeden jakiegoś live'a go widziałem, jego chyba, urywek, no to tam na tym live'ie za ciekawie to nie wyglądało i tak. Ale tak to, no, zobaczymy. No bo z kim, nie? No, Arturem. Artur już ma swoje lata i z tego, co wiem, to Michał Cichy też mi mówił, że Artur na razie, no, nie chce walczyć, nie? Ma swoje tam pomysły. A czy gdyby, nie wiem, miał pełny taki obóz przygotowawczy, gdyby wziął się za treningi, no jest to jakby nie było, były olimpijczyk, to czy ty w ogóle uważasz, że miałby sens pojedynek z tobą na zasadach bokserskich? No bo ty bokser, on pięściarz. Ja darzę sympatią Artura, sympatyczny człowiek, wolę z takimi ludźmi, do których wiesz, nic nie mam, tym bardziej mam ich za sympatycznych gości, nie toczyć pojedynków, bo ja jestem we freakach, ja nie jestem w sporcie, ja nie pnę się tam w szczeblach, więc mi niepotrzebna taka walka jest.
Dobra, też na koniec zapytam Cię o Pawła Jóźwiaka, bo ostatnio w naszym wywiadzie dla nas znowu kilka cierpkich słów w Twoją stronę. Powiedz mi, skąd w ogóle ten konflikt i czy Wy go zaogniacie, czy próbujecie go wyjaśnić, no bo dzisiaj masz na pewno okazję z Pawłem się zobaczyć. No ale Paweł tu zalatany jest. Mi to wiesz, rybka. No, ja swojego zdania nie zmienię. No widać, że odkleja jest tam niezła. Wiesz, wszedł do tych frików. Trzymam kciuki za Jacka Murańskiego, żeby mu tam przypierdolił, żeby mu ta sodówka zeszła. I miejmy nadzieję, że wiesz, wróci ten stary Paweł w miarę poukładany, a nie, że on kurwa na konferencji z 5 rywalami będzie się bił, a gdzie kurwa gruby Boksel go przypchał brzuchem i on oddycha się mu. A on tu nagle będzie z tym bił się. No bez sensu. No to głównie przez to, nie? Bo my normalnie przed jeszcze, normalnie gadaliśmy, a ja widzę na konferencji, mu nagle się odkleiło i on kurwa z 4 naraz będzie się bił. No to wiesz, to odklejka ładna, nie? To co, Kasiusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i widzimy się za 2 tygodnie na Gali Prime. Dziękuję bardzo, cześć, trzymaj się. Don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.